Dobry Państwu, bardzo serdecznie witam na dzisiejszej sesji. Otwieram 41. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Szanowni Państwo, sesja dzisiejsza została zwołana na wniosek Zarządu Powiatu w trybie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. Pozwolę sobie w tej chwili sprawdzić kworum, czyli sprawdzimy, ilu nas jest. Także bardzo proszę o zalogowanie się i kliknięcie w kworum. I już w tej chwili patrzymy, jak wygląda sytuacja. W tej chwili jest obecnych radnych 9, czyli akurat tylu, ilu trzeba, żeby sesja była prawomocna, ale jeszcze chwilę poczekamy. Jeszcze poczekamy chwileczkę, proszę Państwa. Szanowni Państwo, za chwileczkę będziemy sprawdzać jeszcze raz kworum przed samą uchwałą, ale zanim jeszcze, bo w tej chwili już stwierdzam, że Rada jest władna podejmować uchwały, to jest 9 radnych obecnych w tej chwili, to jest wystarczająca liczba, żeby uchwały były prawomocne. Ale jeszcze przed głosowaniem sprawdzimy jeszcze raz kworum, zobaczymy, jak wygląda sytuacja, bo być może jeszcze ktoś się zaloguje. Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Bartoszyckiego zaproponował następujący porządek obrad, czyli punkt pierwszy, otwarcie obrad 41. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, to już nastąpiło. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad, to też już stwierdziłem, że Rada jest prawomocna. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad, to właśnie w tej chwili też czynię. Porządek obrad nie może być zmieniony przez Radę, bo jest to wniosek zarządu. To jest sesja właśnie na podstawie artykułu 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym. I punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej powiatu oraz nadania jej statutu. No i punkt piąty, zamknięcie obrad 41. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Tak wygląda, proszę Państwa, porządek obrad. W tej chwili jeszcze raz chciałbym sprawdzić kworum, dlatego bardzo proszę w tej chwili o kliknięcie zakładki kworum. Sprawdzimy jeszcze raz, bo zacznie się za chwilę głosowanie. O, już jest 10, już jest 11 radnych, bardzo dobrze. Już jest 11 radnych. Stwierdzam wobec tego, że sesja jest w pełni prawomocna. W tej chwili obecnych mamy na sesji 11 radnych, których serdecznie oczywiście witam na sesji. Witam również wszystkich Państwa, którzy nas oglądają. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu czwartego, podjęcie uchwał w sprawie. Uchwała jest tylko jedna. Ja ją przeczytam.
Jest to uchwała numer 41, łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej powiatu oraz nadania jej statutu. Na podstawie artykułu 12 punkt 8 i tak dalej, Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Tworzy się z dniem 17 czerwca 2021 roku jednostkę budżetową Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Nasz Drugi Dom w Tolko. Paragraf drugi. Utworzonej jednostce nadaje się statut w treści zgodnej z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Rady Powiatu i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Żeby przybliżyć Państwu, o co tu chodzi i co to jest za jednostka, to wśród nas jest Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Dyrektor Brygida Adamaitis, i dlatego bardzo proszę Panią Dyrektor o przybliżenie sprawy tego domu w Tolko. Bardzo proszę, Pani Dyrektor. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, zapewne pamiętają, bo mówiłam o tym w sprawozdaniu z działalności Centrum za 2020 rok. W zeszłym roku przystąpiliśmy do programu ministra pracy, jeszcze wtedy pracy, rodziny, pracy i polityki społecznej pod nazwą Centra Opiekuńczo-Mieszkalne i uzyskaliśmy dotację w wysokości 1 845 975 zł na utworzenie takiego właśnie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. To centrum przeznaczone jest dla osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ma na celu zapewnienie im wsparcia w utrzymywaniu ich samodzielności życiowej oraz integracji ze społecznością lokalną. Zgodnie z wnioskiem utworzyliśmy centrum dla 20 osób, które będą uczestniczyły w zajęciach w formie dziennej i utworzyliśmy tam również dwa miejsca całodobowe dla osób, które będą wymagały takiego popytu w losowych przypadkach, ale też w planowych działaniach, chociażby po to, żeby odciążyć opiekunów okresowo od sprawowanej niejednokrotnie bardzo wyczerpującej opieki. I w tej chwili prace budowlane dobiegają końca. Na 25 czerwca rozpisany jest odbiór inwestycji. No, następnym krokiem jest właśnie utworzenie placówki, bo utworzenie placówki, nadanie jej statutu pozwoli nam na ogłoszenie naboru na stanowisko kierownika, który będzie mógł już organizacyjnie działać, realizować dalsze etapy tej inwestycji, czyli zakupować wyposażenie, rozglądać się za pracownikami, dokonać naboru uczestników. Ja w tej chwili jestem na etapie opracowywania wniosków o finansowanie, ponieważ program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne przewiduje również uzyskanie dotacji na funkcjonowanie placówki na jedno miejsce całodobowe miesięcznie. Przewidziana jest w programie kwota 5000 zł. Natomiast przy pobycie dziennym jest to kwota 20 zł za godzinę dla każdego uczestnika. Maksymalny czas pobytu uczestnika nie może przekraczać 8 godzin i po prostu z tych wyliczanek ustala się budżet na 4 miesiące, bo tak zakłada program i taką mamy zawartą umowę z panem wojewodą, że od 1 września powinniśmy już ruszyć, zacząć przyjmować pierwszych mieszkańców. Wstępnie, bo to są jeszcze wstępne, wniosek jest cały czas w opracowywaniu, wstępnie wniosek będzie opiewał na 295 tysięcy i to są będą środki przeznaczone na zatrudnienie, na opłaty mediów, no i to wszystko, co się wiąże z bezpośrednim już funkcjonowaniem i placówki. Tyle. Może nie wiem, czy jeszcze powinnam coś dopowiedzieć, czy to może
wystarczająca informacja. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Ja myślę, że te wyjaśnienia jakby wyczerpują wszelkie ewentualne pytania dotyczące tego domu. Wszystko wydaje mi się, że jest jasne i zrozumiałe. I wobec tego możemy przystąpić. Pani dyrektor, dziękuję. Bardzo dziękuję. I myślę, że możemy przystąpić do głosowań, do głosowania. Dlatego bardzo proszę, zadaję państwu teraz pytanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 41/2001? Łamane na 2021 Rady Powiatu Bartoszewskiego. Kto jest za, kto jest przeciw, a kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, proszę państwa, że Rada Powiatu Bartoszewskiego głosami 12 za, nikt się nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Rada Powiatu Bartoszewskiego przyjęła uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej powiatu oraz nadania jej statutu. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, program dzisiejszej sesji, porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Jeszcze zanim zamknę tą sesję, to pozwólcie państwo, że krótka informacja o najbliższej sesji. Otóż najbliższa sesja będzie zwołana 29 czerwca tu w sali sesyjnej. Będzie ona już w trybie normalnym, a w zasadzie w tak zwanym trybie hybrydowym. To znaczy można uczestniczyć oczywiście normalnie, fizycznie być obecnym na sesji, a jeśli ktoś uważa, że jeszcze ma obawy przed koronawirusem, może oczywiście uczestniczyć w trybie zdalnym. Prawie wszyscy radni są zaszczepieni, ale jeszcze nie wszyscy wiem, że są zaszczepieni. Dlatego szczególny apel do radnych, którzy jeszcze nie są zaszczepieni, żeby jeśli chcą być tutaj na sesji, żeby zachowali bardzo szczególne, bardzo restrykcyjne te zasady bezpieczeństwa. Ewentualnie sugerowałbym udział w trybie zdalnym, ale to tak jak mówię, zależy od radnych, którzy nie są zaszczepieni, bo oni jeszcze stanowią jakby większe zagrożenie, może nie tyle dla nas, ile dla siebie. Także szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 41. sesję Rady Powiatu Bartoszewskiego. Dziękuję państwu bardzo.